Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale i dzisiaj karmimy sobie zwierzęta. Będziemy karmić ptaszniki, węże, gekony, a także skorpiona. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, gdyż pierwotnie planowałem jechać na targi krakowskie i nagrać stamtąd relacje dla was. Lecz niestety, jak pewnie sami słyszycie po głosie, no nie byłem w stanie. Jeszcze dwa dni temu miałem 40 stopni gorączki, a dzisiaj jeszcze nie czuję się najlepiej, mam dalej konkretną chrypkę, więc siedzę w domu pod kołderką, popijam herbatkę i uznałem, że nagram dla was taki odcinek, więc bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. Na samym starcie uznałem, że zaczniemy od gadów, a dokładniej od eublefarów lamparcich, bądź jak niektórzy jeszcze używają nazwy gekony lamparcie. Ja osobiście przyzwyczaiłem się do nazwy gekony lamparcie, aczkolwiek wiem, że już od dłuższego czasu panuje nazwa eublefary. Jak widzicie, tutaj nakarmiłem jedną sztukę, która właśnie była podczas wylinki. W sensie kończyła, na czubku jakby nosa jej zostało jeszcze troszkę i pewnie jej to pomogę ściągnąć. A tutaj znajduje się druga sztuka, która już idealnie przy kadrze udało mi się ją nakłonić do zjedzenia, a z tyłu w tle jeszcze widać świerszcza, który mi wcześniej uciekł. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jest ten biały proszek na nich, to jest wapno. Gekony potrzebują wapna do po prostu właściwego rozwoju. Tak więc zawsze co któreś karmienie daje mi wapno, no i tak średnio dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu staram się im dawać jeszcze witaminy. Jak widzicie, druga sztuka się zainteresowała uciekimierem i od razu się za niego zabrała. Więc tutaj jeszcze udało mi się nagrać dwa karmienia podczas jednego i myślę, że naprawdę spoko wyszły te kadry. Mam nadzieję, że wam też się podobają. Jeśli macie jakieś sugestie, to możecie pisać w komentarzach. Bardzo chętnie to przeczytam i wezmę to pod uwagę. Jako następnego karmiłem węża zbożowego, który już jest dosyć pokaźnych rozmiarów. Starałem się go troszkę lepiej nagrać, ale jak widzicie, oświetlenie nie było zbyt wybitne i tutaj kadry także nie były jakieś znakomite. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam to nie przeszkadza, dlatego też zrobiłem takie różne przybliżenia, które już lepiej pokazują samą jakby kolorystykę węża. I mimo wszystko myślę, że wyszło całkiem spoko. Tutaj jeszcze zrobiłem takie nagranie, gdzie sobie wsuwał. Plus za chwilę jeszcze pojawi się kolejne nagranie, gdzie po prostu jest przyspieszone jego jedzenie. Dałem to akurat razy 3, żeby to było szybciej pokazane. Dlatego, że węże dosyć długo spożywają swój pokarm, tak więc uznałem, że dam przyspieszenie, żeby to dużo lepiej wyglądało i właśnie teraz do niego przechodzimy. Jak widzicie, wąż pochłania swoją ofiarę od samej głowy, no i tak po całości stara się ją wpychać do gardła. Myślę, że naprawdę fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że jakościowo też nie ma tragedii. I już zostawiamy tego węża i lecimy do boły. Jak już jesteśmy przy boa dusicielu, no to jak widzicie, troszkę leniwie zaatakowała. Karmiłem ją akurat dwoma kurczakami w tym momencie, tylko że pierwsze było... troszkę to trwało i miałem dużo gorsze oświetlenie. Tak więc uznałem, że dodam to drugie tylko. No i tak to wygląda, uznałem, że jeszcze kilka takich kadrów z lepszych perspektyw, gdzie po prostu lepiej to oddaje jego ubarwienie. I sam wąż po prostu się niesamowicie prezentuje. Niestety, jak widzicie, odbija się tu jeszcze światło z ringa, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza jakoś bardzo. I niestety wąż jeszcze schował głowę, tak więc nie byłem w stanie nagrać jego akurat, jak połyka tego kurczaka. I po prostu ponagrywałem takie kadry, żeby jako tako było to widać. Dopiero później, jak już odszedłem od nagrywania, to na szybko jeszcze telefonem zauważyłem, że właśnie go sobie wyciągnął spod ogona. I tak to właśnie wygląda. W tym wypadku akurat zawaliłem, dlatego że drewno ja dodałem za blisko nory, a i tak wiedziałem, że ten pająk zje. Jest to Nandu chromatus, który bardzo chętnie wsuwa pokarm i je ich naprawdę ogromne ilości. Lecz niestety za blisko dałem go nory i źle to wyglądało. Kolejnym ptasznikiem jest Tiltocatl vagans. Tutaj już jest filmik skrócony, dlatego że wrzuciłem dużo wcześniej tego drewnojada, ale w tym momencie akurat zaczął się podkopywać i od razu podkreślam, że nie przyspieszałem tego ataku i sam się zdziwiłem, że tak szybko potrafił wystartować, co jest naprawdę sporym wynikiem prędkościowym, jeśli chodzi o brachypelmy. Znaczy teraz to są tylko Tiltocatl, ale kiedyś to były brachypelmy vagans, tak więc bardzo spokojne i dosyć powolne ptaszniki. Aczkolwiek, jak widzicie, dobrym tempem też dysponują. Oczywiście pajączek naprawdę ładnie nam tutaj pozował. Niejednokrotnie próbowałem mu jeszcze zrobić inne zbliżenia, tylko że
Patrząc na to, w jakim pudełku się znajdował, to od boku nie byłem w stanie za bardzo tego zrobić, a też nie chciałem mu za bardzo przeszkadzać. Jeśli byście się jeszcze zastanawiali, dlaczego podłoże jest takie suche, to dlatego, że zazwyczaj robię tak, że dopiero po karmieniu im pryskam, dlatego, że pająk zajmuje się swoim jedzeniem, a ja na spokojnie mogę im wtedy spryskać. Tak więc ani nie denerwuję wtedy pająka, ani po prostu się nie narażam na jakieś niepotrzebne ukąszenie, bądź po prostu pająk nie atakuje wody. A teraz przechodzimy do kolejnego pająka. W tym wypadku akurat niedawno przekładałem tego pająka. Dawniej był to Hylobrachys SP Electric Blue. Obecnie ich nazwa jest zmieniona, ale niestety nie nagrałem o tym jeszcze odcinka, dlatego że po prostu wtedy miałem mało czasu i zrobiłem na szybko braplasta, dałem pudełko z ptasznikiem, żeby po prostu sam wyszedł. No i jak widzicie, już się zadomowił. Z samego karmienia obawiałem się, że nic nie wyjdzie, aczkolwiek po chwili, jak zobaczyłem, jak jego nóżki już wystają poza norę, to uznałem, że raczej zaatakuje. Następnym ptasznikiem jest Harpactyra pulchripes, czyli jeden z afrykańskich pająków o bardzo silnym jadzie, bardzo szybki oraz bardzo agresywny. Jest to naprawdę wspaniały pająk, lecz niestety przy moim nagrywaniu, przy moim oświetleniu nie pokazałem aż takiej odcieni, a dodatkowo dawno temu miała wylinkę, dlatego też jej kolorystyka nie jest aż tak wybitnie pokazana, dlatego że z reguły jest to taki żółtawo-złotawy ptasznik z niebieskimi odnóżami, co wygląda naprawdę niesamowicie. A teraz przechodzimy do kolejnego pająka. Kolejnym pająkiem jest także ptasznik elektryczny. Tym razem jest to akurat pewna samica, którą już przekładałem dawno temu i akurat udało mi się ją naprawdę fajnie nagrać, tylko że ona była świeżo po wylince. Znaczy świeżo, powiedzmy, widziałem tą wylinkę jakoś z tydzień temu i uznałem, że dzisiaj po prostu jej spryskam, wyciągnę wylinkę, ale jak pryskałem, zauważyłem, że wyskoczyła i była chętna do jedzenia. Tak więc od razu ją nakarmiłem, myślę, że naprawdę fajnie się nam pokazała, tylko niestety przez to, że wcześniej spryskałem, to z boku nawet nie mogłem za bardzo nagrać, żeby ta jakość była dużo lepsza. Kolejny pająk także kilka dni po wylince, a jest to dokładniej Acanthosuria geniculata. Jak widzicie, całkiem aktywny pająk, dosyć szybko poluje, jest polecany dla początkujących i ma słaby jad, pochodzi z Brazylii, o ile się nie mylę, nie jestem pewny teraz obecnie, ale wydaje mi się, że pochodzi z Brazylii i wygląda naprawdę niesamowicie. Jej kolorystyka jest naprawdę ładna i tutaj jeszcze udało mi się idealnie uchwycić, jak pająk sobie robi dywanik podczas jedzenia. Jeśli kiedyś się zastanawiacie, dlaczego pająk po prostu jedząc się obraca i robi taki dziwny taniec wokół siebie, to po prostu ścieli sobie dywanik z pajęczyny, którą właśnie wytwarza podczas jedzenia. Niestety tej pajęczyny tutaj chyba za bardzo nie widać, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że właśnie tak to wyglądało i w rzeczywistości było to po prostu widać. Tutaj akurat miałem troszkę problemów, dlatego że było to karmienie skorpiona. To co widzicie, to już jest sama końcówka, dlatego że wyganiałem ją już około 10 minut nawet, coś koło tego, dlatego dałem samą końcówkę, gdzie już praktycznie złapał, lecz niestety nie chciała za bardzo wyjść, nie chciała się pokazać. Skorpiony też są raczej skrytymi zwierzętami, jedynie wieczorem lubią chodzić i po prostu pukać szczypcami o szybę, ale i tak wyszło całkiem spoko. A tutaj jeszcze na sam koniec uznałem, że pokażę wam mój słynny ogródek, gdzie znajdują się dwie hamedory, paprotka, jakaś taka roślinka ala pustynna, z tyłu są tam jeszcze bodajże suszone liście palmy, budda taki mały na świeczkę i oczywiście sporo pajęczyny, trochę tych włókienek kokosowych, mech i po prostu zrobiłem sobie taką miejscówkę, gdzie mi się zalęgł pająk, a dokładniej kątnik domowy. Tak więc myślę, że naprawdę fajnie to wygląda w całości, a teraz przechodzimy do karmienia, które będzie już ostatnim. No i to było na tyle, przepraszam was za mój dzisiejszy głos, że tak, a nie inaczej brzmi to audio, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, trzymajcie się.